Szanowni Państwo, spotykamy się, aby porozmawiać o książce profesora Piotra Semkowa Niezwykła historia zwykłych obiektów, Gdynia, ulica Korzeniowskiego 8/10, budynek, ludzie, wydarzenia. Pan profesor jest znanym specjalistą od spraw związanych z marynarką wojenną, ale przede wszystkim ze służbami specjalnymi Polski Ludowej. Ta książka jest efektem tych badań, ale tak naprawdę chciałbym dzisiaj, żeby ta książka stała się jedynie kanwą naszej rozmowy. Panie profesorze, w związku z tym, że jest pan znany specjalistą, chociażby od informacji wojskowej, przecież pana książka o informacji marynarki wojennej stała się już kultowa i mam nadzieję, że niedługo zostanie wznowiona, ale dlatego też chciałbym porozmawiać ogólnie o służbach i o tym, co się działo w Gdyni. Ale zanim do tego dojdziemy, skąd tak naprawdę pojawił się pomysł, aby napisać książkę o historii obiektu? Bo przecież tak jak sama nazwa mówi, niezwykła historia zwykłych obiektów. Otóż pomysł pojawił się właśnie w tym budynku, tutaj na Oksywiu, przy spotkaniu z ówczesnym dyrektorem inspektoratu Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Gdy spotkaliśmy się, zaczęliśmy rozmawiać, że warto byłoby przedstawić, przybliżyć i pracownikom, i żołnierzom akurat SKW historię tegoż budynku i od pierwszego takiego spotkania zaczął się rodzić pomysł, tworzenie konspektu, poszukiwanie materiału. Owocem tego wszystkiego jest właśnie ta tutaj niewielka publikacja, która jest kanwą do publikacji znacznie większej, która mam nadzieję ukaże się w przyszłym roku ze znacznie bogatszym materiałem zdjęciowym. A zatem tu właśnie na Oksywiu narodził się pomysł powstania tejże książki. No myślę, że taka książka o szerzonej wersji na pewno się ukaże i myślę, że mając jakąkolwiek moc, na pewno będę w stanie panu pomóc w tym, aby ta książka powstała. Ale mówiąc o budynkach, jak tak naprawdę wygląda zbieranie źródeł do tego typu publikacji? Bo przecież to nie jest na pewno tak proste jak pisanie o danej instytucji czy pisanie o jakimś konkretnym człowieku. W tym przypadku materiałów było dosyć dużo, z tym, że były to materiały rozproszone. Ze względu na specyfikę aktualnych firm, które tam się znajdują, czyli konkretnie Służby Kontrwywiadu Wojskowego, można powiedzieć, że pewne podstawy do tejże publikacji zostały zebrane dawno, dawno temu, czyli w początkach XXI wieku, gdy zbierałem materiały, gdy prowadziłem kwerendę do informacji marynarki wojennej, czyli oczywiście bez ciągłości tutaj, jeżeli można mówić o służbach, bo tam były służby komunistyczne, zbrodnicze. Teraz mamy zupełnie inny układ, jeżeli chodzi o służby specjalne. Otóż wtedy pojawiły się pierwsze takie materiały szczątkowe dla mnie, dotyczące trzeciego obiektu, który znajdował się w rękach informacji marynarki wojennej, czyli tego budynku na Korzeniowskiego. Informacja tak naprawdę mieściła się tam w latach 1954, w zasadzie początek 1955 roku, potem 1956, to już jest rozwiązanie i tymi samymi śladami szedłem również tutaj, ponieważ jest to budynek zabytkowy, przedwojenny, wybudowany w stylu gdyńskiego modernizmu charakterystycznego, gdzie autorami tego projektu były sławy polskiej architektury, Kazimierz Krzyżanowski i Stanisław Płoski. Trzeba było poszukać jakichś materiałów historycznych. Czyli mamy tutaj Wydział Architektury Urzędu Miejskiego w Gdyni. I tam znajduje się taka bardzo gruba teczka, która przybliża całą historię powstania tego budynku w okresie przedwojennym, a budynek ten powstał jako budynek biurowy dla firmy Polskarop, dla polsko-skandynawskiego konsorcjum zajmującego się i handlem, i transportem węgla przez Bałtyk do portów skandynawskich i z portów skandynawskich. Polskarop w ogóle był firmą bardzo bogatą jak na polskie realia z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Mieli własne nabrzeże, własne dźwigi, tutaj taśmociągi, do tego dochodziły jeszcze własne statki i to pozwoliło mi na poszukiwanie właśnie tych materiałów po Polskarobie, jako po pierwszym okresie tutaj związanym właśnie z budynkiem przy ulicy Korzeniowskiego.
projekt architektoniczny. Jest to projekt rzeczywiście autorstwa pary Krzyżanowski-Płoski. O tyle projekt ciekawy, że w momencie, gdy doszło do odbioru tego budynku, a mówimy tutaj o połowie lat 30., to były problemy z uzyskaniem pieczęci potwierdzających, że budynek nadaje się do użytku. Powód był bardzo prosty. Gdy patrzymy na dwudziestolecie międzywojenne jako na czas piękny, wspaniały pod każdym względem, to okazało się, że projekt architektoniczny to jedno, a wykonanie to drugie. Budynek zgadzał się tylko pod względem bryły zewnętrznej. W środku ściany były poprzesuwane, grubości stropów się nie zgadzały. Były pewnego rodzaju problemy, ale udało się uzyskać wreszcie zgodę. Budynek został dopuszczony do odbioru. To jest ten pierwszy okres. Okres drugi, o którym było wiadomo, no to jest zajęcie Gdyni przez wojska niemieckie, które weszły do miasta w dniu 14 września 1939 roku. I budynek zajmuje terenowa placówka Gestapo, Geheimestatspolizei. To stąd właśnie szły rozkazy związane z eksterminacją ludności polskiej na terenie Piaśnicy. To tutaj mieściło się więzienie podręczne w piwnicach. To jest ten drugi okres, jeżeli chodzi o materiały, czyli trzeba było poszukać aktualnie w zbiorach i Instytutu Pamięci Narodowej i również Archiwum Muzeum Stutthof. Okres trzeci, czyli mamy tutaj rok 1945. Tu znajduje się już Urząd Bezpieczeństwa. Czyli znowuż mamy zrąb materiałowy, który znajduje się w rękach Instytutu Pamięci Narodowej. Ale w momencie, gdy Urząd Bezpieczeństwa odchodzi w roku 1954, bardzo krótko, praktycznie lata 54-55, budynek jest w rękach firmy Polfracht. Materiały, jeżeli chodzi o Polfracht, są w stanie szczątkowym, wręcz można powiedzieć nieprawdopodobnie szczątkowym. W Archiwum Państwowym w Gdańsku oddział terenowy w Gdyni, ale od czego jest Narodowe Muzeum Morskie. To pozwoliło mi na poszerzenie tutaj zrębu materiałowego, jeżeli chodzi o ten czas Polfrachtu. Potem, tak jak już mówiłem, informacja wojskowa, czyli znowuż Instytut Pamięci Narodowej, Wojskowa Służba Wewnętrzna, a po likwidacji WSW, w momencie, gdy mamy oddział kontrwywiadu Marynarki Wojennej, to wchodzimy już w materiały, które do dnia dzisiejszego nie są materiałami jawnymi i tak chyba jeszcze pozostanie przez długie, długie lata. Wiadomo, decydują tutaj względy związane z obronnością państwa. Dlatego też zasób materiałowy jest bardzo zróżnicowany i początkowo, gdy wydawało mi się, że taka kwerenda może zostać wykonana w ciągu roku, okazało się, że tych materiałów jest znacznie więcej i kwerenda się przedłużała, ale ostatecznie zakończyła się sukcesem. Do tego dochodził dosyć bogaty zasób zdjęć, bo jeżeli szukamy chociażby architektów Płoskiego i Krzyżanowskiego, gdzie wiadomo, że były to sławy polskiej architektury, gdzie jeden kończy Politechnikę Warszawską, o dziwo ocalała jego teczka studencka. Archiwum Politechniki Warszawskiej, Wydziału Architektury. Teczki akt personalnych związanych tutaj z poszczególnymi szefami, czy WSW, czy informacji, również ocalały. Do tego budynek, który został wpisany do rejestru zabytków, a zatem Wojewódzki Konserwator Zabytków, Pracownia Konserwacji, tutaj sporo tych zdjęć udało się uzyskać. Pomimo, że budynek praktycznie od roku 1939 no, był relatywnie niedostępny dla przeciętnych mieszkańców Gdyni. Mówię przeciętnych mieszkańców Gdyni, biorąc pod uwagę chociażby okres II wojny światowej, bo ktoś, kto znalazł się w tym budynku w okresie, gdy funkcjonowało Gestapo, no to nie znajdował się tam z własnej nieprzymuszonej woli. Natomiast wróćmy jeszcze do okresu przedwojennego. Ukazywał się wtedy w Polsce bardzo fajny taki periodyk, niesamowicie ciekawy. Architektura i budownictwo. Architektura i budownictwo
prezentował ten periodyk na swoich łamach właśnie największe takie osiągnięcia z zakresu budownictwa polskiego i światowego i tam znajdują się właśnie zdjęcia pokazujące, jak wyglądała ówczesna ulica Korzeniowskiego, charakterystyczny pomnik Sienkiewicza, który stał w troszkę innym miejscu niż dzisiaj, i ogród, z którego no tak pozostały w zasadzie mizerne szczątki, ale założenie ogrodowe było wykonane rękoma Barbary Kaszyckiej. Szukamy dalej. Trzeba poszukać rodziny. Udało się rzeczywiście znaleźć rodzinę Barbary Kaszyckiej taką metodą, można powiedzieć, troszkę muzyczną. Charakterystyczne nazwisko. Barbara Kaszycka. Kompozytor muzyki do wielu seriali, do wielu filmów. Lucjan Kaszycki. Zmarł w tym roku. I właśnie poprzez Lucjana Kaszyckiego, poprzez jego rodzinę, przez tę część udało się znaleźć i fotografię Barbary Kaszyckiej. Zresztą osoby zasłużonej dla Gdyni ze względu na to, że po roku 1945 ona razem z mężem zaprojektowali cmentarz obrońców Wybrzeża w Redłowie. Całe to założenie cmentarne jest ich autorstwa. Jeszcze jedna postać. Również niesamowicie ciekawa, wiążąca się z tym budynkiem, bo w materiałach przedwojennych widać, że budynek miał schron. Wybudowany właśnie na wypadek zagrożenia wojennego. Rudolf Fryszowski, major Wojska Polskiego, projektant wielu budowli, wielu fortyfikacji. Udało się również znaleźć rodzinę, pomimo że nazwisko brzmiało troszkę inaczej. Także wiele osób mi tutaj pomogło. To jest właśnie zrąb materiałowy tej pozycji. Czyli tak naprawdę bardzo, bardzo szeroka kwerenda, pomimo tego, że mogłoby się wydawać, iż to tylko zwykły budynek. Tak, pomimo że to tylko zwykły budynek, to ważni byli ludzie. Napoleon Korzun jako dyrektor Polska Robu, ale Czesław Raczewski. Osoba, która była jego zastępcą, a jednocześnie konsul honorowy Hiszpanii, artysta, malarz, człowiek, który na terenie Gdyni, jeżeli ktoś wie, gdzie w Gdyni mieściło się kino Atlantyk, a jeszcze wcześniej galeria Mariana Mokwy, to w tym budynku właśnie Raczewski miał swoje wernisaże malarskie. Umiera bardzo, bardzo młodo, w takich nie do końca wyjaśnionych okolicznościach. Umiera na terenie Sopotu, czyli wolnego miasta Gdańska. Potem szukamy osoby dla następnych okresów. Szukamy tych, którzy byli szefami i tych, którzy pracowali i służyli. I tych, którzy niestety przeszli przez areszty. Kwerenda rzeczywiście bardzo szeroka. Pokazuje to, że można z tego stworzyć bardzo wartościową publikację. Panie profesorze, mówił pan o tym, iż Gdynia w dwudziestoleciu międzywojennym to jest jednak bardzo ważne miejsce. Polska to jest jeden z przykładów tego, w jaki sposób rozwijała się Druga Rzeczpospolita. Ale w pana książce możemy znaleźć też bardzo specyficzne i ciekawe przypadki, w jaki sposób służby wykorzystywały już w okresie II Rzeczpospolitej te kontakty, na które pozwalała Gdynia. Te kontakty rzeczywiście były od samego początku wykorzystywane tutaj przez oddział drugi Sztabu Głównego Wojska Polskiego, czy przez samodzielny referat informacyjny floty. Powód był bardzo prosty. Gdynia jako okno na świat, port, kontakty międzynarodowe, w szczególności tutaj Polska Rob na linii skandynawskiej. Teren, gdzie z jednej strony mamy możliwość infiltracji sowieckiej, jeżeli chodzi o Gdynię, z drugiej zaś strony infiltracji niemieckiej. Tuż obok jest wolne miasto Gdańskie, taka mekka rozmów szpiegowskich, czyli Casino Sopot. Czyli Sopot. Zresztą notabene zwerbowano w okresie dwudziestolecia międzywojennego w drugiej połowie jednego z oficerów marynarki wojennej, którego nazwisko widnieje tutaj na tablicy. On zarzuty szpiegostwa zostały potwierdzone. Otrzymał jeden możliwy wtedy wyrok, czyli kara śmierci. Wyrok wykonano. Tutaj
Samodzielny referat informacyjny floty oraz dwójka poprzez Wydział Wojskowy Komisariatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej, ten, który mieścił się na terenie Wolnego Miasta Gdańska, czyli bezpośrednio w Gdańsku, przy ulicy Neugarten 27, dokonały udanych podejść, jeżeli chodzi o werbunek. Nie wiemy w jaki sposób, prawdopodobnie na uczuciach patriotycznych, czyli to by wszystko mogło tłumaczyć, dlaczego w materiałach przewija się chociażby Czesław Rakszewski jako pozytywnie zaopiniowany osoba, prawda, zwerbowana. No Rakszewski jako wicedyrektor Polska-Robu mógł bez żadnego problemu pozyskiwać sprawozdania z rejsów od kapitanów, od marynarzy, mógł prowadzić rozmowy o charakterze kadrowym, tutaj związane właśnie z zatrudnieniem na statkach, a jednocześnie mógł być przekaźnikiem w zasadzie, jeżeli chodzi o udzielanie instrukcji co do pozyskiwania materiałów, na co należało zwracać uwagę podczas rejsów, czy były to statki właśnie sowieckie, niemieckie, gdzie płynęły, jeżeli spotkano się w porcie, na terenie poza Polską można było porozmawiać z marynarzami z tego obcego statku, a zatem zaczerpnąć jakieś informacji na temat ładunku. No możliwości było wiele. To, co określa się mianem wywiadu morskiego, podejścia do portów, długość nabrzeży, przecież to wszystko interesowało władze wojskowe, a w przypadku państw skandynawskich, no w szczególności ze Szwecją, z którą mieliśmy dobre kontakty, bo tam kupowaliśmy przecież licencje na uzbrojenie i gotowe wyroby, to współpraca polsko-szwedzka i polsko-fińska, jeżeli chodzi tutaj o działalność wywiadu, datowała się już od końca lat 20. Więc to był jeden z elementów, który mógł tutaj tę współpracę zdecydowanie poszerzać. No, okres II wojny światowej jest specyficzny. Tu mamy przerwanie ciągłości państwa polskiego, potem mamy nowy ustrój, który od roku 45 tutaj wchodzi, zupełnie inne służby i zupełnie inne metody pracy. Tutaj już nie wywiad, czyli działania o charakterze ofensywnym, a tak zwany, mówię, tak zwany kontrwywiad, czyli Urząd Bezpieczeństwa, w zasadzie bardziej policja polityczna niż faktycznie kontrwywiad. Ale też pamiętajmy o tym, że tutaj Gdynia nie była już wtedy jedynym portem, który był dostępny dla Polski. Tak, ale w dalszym ciągu, biorąc pod uwagę chociażby miasto, które zostało w niewielkim stopniu zniszczone, port zdecydowanie gorzej wyglądał, te kontakty polsko-skandynawskie były. A dla wielu osób możliwość zablindowania, zabunkrowania się na statku szwedzkim była przysłowiową przepustką do wolnego świata. I z tym trzeba było tutaj walczyć. Do tego dochodzi lotnisko, jedno na Babich Dołach, drugie Gdańsk, Zaspa. Także takich możliwości właśnie walki z próbami ucieczki, z emigracją, czy z przerzucaniem materiałów tutaj do Polski niepożądanych z punktu widzenia ówczesnego państwa, no było dużo. Ale to już system totalitarny, więc zupełnie inny model tego, w jaki sposób kontrolowano obywateli. W pana książce bardzo interesującym wątkiem, moim zdaniem, są perturbacje związane z, nie tylko z tym odbiorem budynku, ale też to, w jaki sposób później przebiegała kwestia własności tego budynku. Czy mógłby pan trochę szerzej na ten temat powiedzieć? Otóż w momencie, gdy weszły tutaj wojska niemieckie, no to automatycznie budynek przeszedł na własność państwa niemieckiego. Co prawda w roku 1945 wydawałoby się, że firma Polska Rob odzyska ten obiekt, ale tak się nie stało. Nie stało się chociażby dlatego, że praktycznie cała dyrekcja Polska Robu przeniosła się do Stanów Zjednoczonych. Udało im się wyjechać z Gdyni przed wybuchem wojny. Prokurent, który zajmował się tutaj sprawami majątkowymi tej firmy, która tak naprawdę też na terenie Polski znajdowała się w upadłości,
ze względu na to, że wszystko należało tutaj upaństwowić, tak naprawdę zajmował się sprawami związanymi właśnie z tym obiektem, z budynkiem. Nie zostało to załatwione w ogóle w latach 40. Nie wykreślono z ksiąg większość z tych. Próbowano jakieś tam odszkodowania symboliczne wypłacać lata 50. i 60. w momencie, gdy były tutaj służby wojskowe, nawet i 70. To jest tak naprawdę bombardowanie się pismami, w jaki sposób załatwić ten problem i dlaczego ten problem nie został załatwiony, problem własności. De facto firma Polskarop w wymiarze takim fikcyjnym nadal istniała i należało to zamknąć, dokonać wykreślenia właściciela z ksiąg wieczystych i tak naprawdę to wszystko zostało załatwione dopiero w latach 80. ostatecznie. Więc tutaj można powiedzieć, że budynek został zasiedlony przez służby i cywilne, i wojskowe takim prawem kaduka, został przejęty, zajęty i przez zasiedzenie miał nowego właściciela. A to, że był to budynek właśnie wpisany do rejestru zabytków, z jednej strony w niczym nie przeszkadzało. Trzeba było wybudować garaże, stacje paliw, to budowano. Trzeba było rozkuć coś, rozkuwano. Dopiero później w latach 80. i 90. Zaczęto trochę poważniej traktować zalecenia konserwatora zabytków, z czym dzisiaj SKW również musi się borykać, jeżeli chodzi o remonty, jeżeli chodzi o wymianę okien czy elewację zewnętrzną. Po prostu budynek ma być przywrócony wizualnie do okresu przedwojennego. Czyli mimo wszystko w okresie PRL-u nie przejmowano się aż tak tymi sprawami, jak w okresie II RP, bo przecież w pana książce możemy znaleźć informację, że za nielegalne postawienie szopy na materiały budowlane Polska dobrze została ukarana. Tak, zupełnie inaczej do tego podchodzono. W dodatku no, trzeba pamiętać o tym, kto był lokatorem, czy Urząd Bezpieczeństwa, prawda, czy tutaj informacja, czy Wojskowa Służba Wewnętrzna. Kto takim organom śmiał podskoczyć? Robili sobie co chcieli. Natomiast jeśli spojrzymy chociażby na doniesienia medialne odnośnie Gdyni, to takich sytuacji, gdzie sytuacja własnościowa nie jest do końca uregulowana, chyba było więcej. Oczywiście, bo jeżeli cofniemy się chociażby o kilkanaście lat, słynny przypadek willi pod charakterystyczną nazwą Szczęść Boże. Willa Szczęść Boże, róg ulicy Krasickiego i Bema w Gdyni, tam gdzie znajdował się kiedyś Pałac Ślubów. Nieuregulowane stosunki własnościowe i tak naprawdę każdy się chętnie pozbywał tego budynku. Pałac Ślubów się stamtąd wyniósł, przeniesiono się do Urzędu Miejskiego, willę trzeba było wyremontować, ale to są znowuż koszty związane właśnie z działalnością konserwatora zabytków, który również objął to opieką. Mamy kolejny taki obiekt w Gdyni na ulicy Śląskiej, z którego pozostały już tylko ściany zewnętrzne, bo dach się nawet zawalił, przypominający dworek. Nawet nie wiem, w czyich rękach to powinno być. Ale mamy charakterystyczny taki przypadek, gdzie rodzina odzyskała jedną z kamienic przy ulicy Świętojańskiej. Jest to kamienica należąca do niegdyś przed wojną do mecenasa Stankiewicza, prawnika, gdzie z jednej strony można się śmiać, że właścicielka, czyli prawda, potomkini tutaj wyegzekwowała od nowych lokatorów przywrócenie wszystkiego do stanu przedwojennego, czyli parkiet, klepka parkietowa, klamki, krany, a z drugiej zaś strony no jest to pewnego rodzaju dbałość o takie relikty, które dzisiaj mogą zniknąć całkowicie. Takim reliktem jest chociażby dzisiejszy no, dom harcerza przy słynnej japońskiej górce, czyli przy ulicy Prusa, gdzie również znajdowała się informacja. Tak naprawdę jest to budynek, który z zewnątrz wygląda ładnie, wewnątrz w niewielkim stopniu przypomina to wszystko, co rodzina Englichów miała przed wojną w swoich rękach. Dziś również oni nie chcą już tego odzyskać, bo
za duże koszty musiałyby się wiązać z przywróceniem całego budynku do takiego stanu, jak wyglądało to kiedyś. Także myślę, że w Gdyni sporo takich spraw jeszcze czeka na domknięcie tutaj. Ale to są i pieniądze, i czas. No tak, obiekty zabytkowe niestety wiążą się z pewnymi ograniczeniami. Dlatego złośliwi twierdzą, mówię złośliwi, że aby ukarać Krzyżaków za wiek XIV i XV, to należy im oddać Malbork, bo przecież zakon krzyżacki przetrwał. Siedziba zakonu mieści się w Wiedniu dzisiaj i wielki mistrz Frank Bajar regularnie wpada do Malborka razem z kapitułą. Należy im oddać Malbork, czyli miasto i zamek, i niech się borykają z naszymi konserwatorami zabytków i z naszymi przepisami. No, potrafi to utrudnić życie, niestety wszyscy o tym doskonale wiemy, no ale cóż, taką mamy rzeczywistość i taką mamy sytuację prawną, trzeba się z tym liczyć. Wspominał Pan już o tym, iż w 1939 roku budynek Korzeniowskiego przejęło Gestapo. Wszyscy wiemy, że Niemcy prowadzili akcję eksterminacji Polaków na Pomorzu. Czy ten budynek, oprócz tego, że był tym centrum decyzyjnym, miał również jakieś przykre i drastyczne dla Polaków przypadki? To znaczy, areszt podręczny, który tam znajdował się na dole, no to są również ludzie, więźniowie. Zacząłbym jednak tutaj ten swój wywód od eksterminacji, bo listy, które sporządzał Friedrich Klass, pierwszy szef Gestapo tutaj, to były listy z nazwiskami. Na nich widać krzyżyki naniesione ręką Klassa przy nazwiskach. Czasem jest to jeden, czasem dwa, czasem jest ich trochę więcej. To jednocześnie pokazuje, że mordowano nie tylko osoby, które znajdowały się bezpośrednio imiennie na liście, ale członków ich rodzin również. Potem osoby, które znajdowały się w tym areszcie, pierwszy ten wstępny etap przesłuchań, bo wszystkie pomieszczenia biurowe dostosowano już do nowych realiów, czyli znajdowały się tam pokoje przesłuchań. To są ludzie związani chociażby czy z tajną organizacją wojskową Gryf Pomorski, czy jakąkolwiek formą działalności tutaj w ruchu oporu. Trzeba pamiętać o tym, że Gdynia, która została zamieniona na bazę morską dla Kriegsmarine, jako Kriegsmarine Arsenal Gottenhafen, była pod szczególnym nadzorem niemieckiego aparatu bezpieczeństwa i cywilnego, i wojskowego, gdzie należało się liczyć z tym, że za donos, ukrycie broni, bo już pierwsze komunikaty, które przez niemieckiego komendanta miasta von Schall-Emdena ukazały się już 14 i 15 września 1939 roku, czyli zaraz po wejściu wojsk niemieckich i administracji niemieckiej do Gdyni, nakazywały zdanie odbiorników radiowych, broni palnej, broni białej. Za nieprzestrzeganie tego no, groziło spotkanie właśnie z Gestapo. To jest również centrum związane z wysiedleniami, bo przecież jeżeli chodzi o redukcję ludności polskiej w Gdyni, to pierwsze wysiedlenia dzikie to jest już wrzesień 39, a potem zorganizowane, to idziemy dalej. Październik, listopad, Gdynia miała być rdzennie niemiecka. Zresztą pomnik Gdynian wysiedlonych, który został wybudowany przy bardzo dużej inicjatywie niedawno zmarłego Benedykta Wietrzykowskiego, prezesa tego związku, no świadczy o tym, jak były to dramatyczne losy. Zabrać kilkanaście kilogramów towaru, kilkanaście kilogramów bagażu, do tego niewiele pieniędzy, klucz miał pozostać w drzwiach dla nowych właścicieli. To jest to centrum wysiedleń, ale powiedziałbym tak, z tym budynkiem, co również zostało poruszone w książce, wiąże się taka, można powiedzieć, na poły humorystyczna historia. Mówię humorystyczna, bo to pokazuje, że cała ta historia, że administracja niemiecka też w pewnym wymiarze nie domagała troszkę. To jest przypadek jednego z więźniów, który był w tym budynku w takim systemie półwolnym.
Czyli on był za dnia ogrodnikiem, palaczem, mógł się poruszać po budynku, wieczorem go tam zamykano. Więc w momencie, gdy nie był zamknięty w areszcie podręcznym, on po prostu uciekł. Dzięki temu zachowały się dosyć szczegółowe plany poszczególnych pięter, gdzie mieściły się czyjeś pokoje. Niestety, jeżeli chodzi o gdyńskie gestapo, podobnie jak i gestapo tutaj gdańskie, materiały są naprawdę w stanie bardzo, bardzo nikłym. I praktycznie, jeżeli chodzi o rok 44, w momencie, gdy zbliża się tutaj front wschodni, to poza informacjami, że tutaj postawiono wszystkich w stan gotowości, to reszta od jesieni 44 do wiosny 45 to jest po prostu taka terra incognita, no biała plama kompletnie. Nie mamy tutaj materiałów, które pozwoliłyby na przybliżenie działalności właśnie gestapo w latach 39 do 45 na terenie Gdyni. Zdecydowanie lepiej wygląda to, jeśli chodzi o okres już działalności Urzędu Bezpieczeństwa. Tu rzeczywiście, jeżeli chodzi o okres Urzędu Bezpieczeństwa, tych materiałów jest zdecydowanie więcej. Mało tego, no, ludzie, którzy przeszli tutaj przez Urząd Bezpieczeństwa, zwłaszcza, że był to budynek położony na uboczu, ci, którzy chcieli mówić po latach, składali relacje, uzupełniali w ten sposób i teczki akt personalnych szefów, bo to jest kolejny taki zrąb materiałowy, do którego możemy tutaj za chwilkę wrócić, uzupełniali protokoły kontrolne, które pokazywały, że w areszcie, podobnie jak i w całym budynku, panował nieprawdopodobny bałagan, depozyt na przykład aresztancki, a stan faktyczny tego depozytu to były dwie zupełnie różne sprawy. Także tych materiałów dotyczących działalności aparatu bezpieczeństwa powojennego, czyli Urzędu Bezpieczeństwa, jest zdecydowanie więcej. No i również taki przypadek humorystyczny, który możemy tutaj przywołać, to jest historia ducha. Otóż jeden z mieszkańców Kamiennej Góry lub tam przechodzący widział ducha, osobę w mundurze wojskowym, która bezszelestnie przemknęła się przez ogród tego budynku i zniknęła w ciemnościach. Duch okazał się prawdą, może bardziej prozaiczną, taką bardziej zmaterializowaną. Jeden z aresztantów, wykorzystując nieuwagę obsługi, która notabene była w stanie upojenia alkoholowego, wyszedł sobie na korytarz, zabrał mundur, zabrał buty, przebrał się w to wszystko, przeskoczył przez płot i uciekł. Parę dni później go co prawda złapano, bo dał się na zabawę i tam trochę nabarłożył, ale duch okazał się prawdą. Ale ta informacja o duchu znajduje się w aktach Wojskowego Sądu Rejonowego, instytucji złowrogiej, która wydała wiele wyroków śmierci, ale jednocześnie patrząc z punktu widzenia historyka, te materiały są bardzo przydatne dla opisywania tego, co działo się w okresie tuż powojennym. Okazuje się, że może najbardziej nieprawdopodobne historie, które można by wyrzucić do kosza, w tym przypadku znajdują swoje potwierdzenie właśnie w materiałach i się uprawdopodabniają. Tak, ten okres powojenny to niestety okres bardzo tragiczny. Wiemy o tym, że aparat bezpieczeństwa niestety nie był instytucją, która specjalnie liczyła się. Nie, kochała tutaj wszystkich. Ta instytucja kochała wszystkich w taki odmienny sposób, czyli poprzez zaciśnięcie, można powiedzieć, palców na gardle. Ale też mówimy o służbach cywilnych, czyli Urzędzie Bezpieczeństwa i Wojskowych, czyli Informacji Wojskowej. Również w pana książce można znaleźć przykłady tego, że te służby ze sobą rywalizowały. Była to charakterystyczna rywalizacja, bo cokolwiek by nie mówić, jednak służby wojskowe tutaj to była pewnego rodzaju elita w porównaniu z tymi, którzy znajdowali się w Urzędzie Bezpieczeństwa. Nawet jeżeli popatrzymy na teczki akt personalnych szefów, to była przepaść pomiędzy jednymi i drugimi. Po jednej stronie byli ludzie przyuczeni do zawodu, po drugiej stronie no byli to ludzie, którzy rozpoczynali swoją karierę chociażby w oficerskiej szkole politycznej, skąd wychodzili ze stopniem chorążego, czyli jak to określano, chłopskiego generała.
Potem już ich kariera w aparacie bezpieczeństwa tutaj w kontrwywiadzie, to już było charakterystyczne, no, szkolenie specjalistyczne. Tutaj takiej niedbałości, jeżeli chodzi o kadry Urzędu Bezpieczeństwa, no może świadczyć dosyć duża rotacja i na stanowiskach szefów, albo jeżeli prześledzimy sobie karierę osób zatrudnionych w referacie do walki z bandytyzmem. To było nieprawdopodobne. Tu pan doktor może mnie poprawić, ale ile to było? 1,5 tygodnia, czy 2? Bo człowiek przychodził, zatrudniano go, dostawał legitymację, dostawał broń i szedł sobie psiną dal. No nie tylko, mamy wiele przypadków, kiedy ci ludzie dezerterowali, a tym bardziej, że tak naprawdę tych, którzy wykazywali się jakimkolwiek talentem, zabierano do struktur wojewódzkich. No ten przysłowiowy taki kopniak w górę, natomiast jeżeli popatrzymy sobie na szefów, mamy tutaj oskarżenia o gwałt, złodziejstwo, defraudacja, korupcja, tutaj jest wszystko. Tak, oskarżenia o gwałty, tak, interwencje konsuli z innych krajów. To wszystko można znaleźć w pana książce, bo opisuje pan bardzo szczegółowo te osoby, które rządziły gdyńskim UB w okresie, w którym przebywali oni na Kamiennej Górze i jest to naprawdę przykład tego, że kadry aparatu bezpieczeństwa to wielokrotnie były osoby przypadkowe. I tak, to były osoby, którym się wydawało, że wszystko mogą. I do pewnego momentu rzeczywiście tak było, natomiast no, z biegiem czasu, gdy to pasmo, powiedziałbym, nieprawidłowości było zbyt duże, zbyt wielkie, to nawet szefom nie udało się tego przykryć. Choć kilku z nich pełniło służbę w aparacie dość długo. To tak, to też prawda. To dokładnie tak samo w aparacie wojskowym tutaj, gdzie można było się dopatrywać, jeżeli chodzi o informację wojskową, że tych ludzi się po prostu wyrzuci, ale zostali w jakiś sposób tam pozytywnie zweryfikowani, pojawiają się w wojskowej służbie wewnętrznej dopiero przy kolejnej czystce, jeżeli tak to można określić, dopiero wtedy ich się po prostu zwalnia ze służby. No takim przykładem charakterystycznym to jest chociażby Władysław Rosochacki, którego nazwisko pada też w tej książce i wielokrotnie padało w informacji marynarki wojennej. Człowiek o urodzie aniołka, jeżeli tak to można określić. Taka ładna twarz, wianuszek włosów, lokszki. Człowiek, który nie jednemu złamał i zdrowie, i życie również. Nie bez kozery mówi się o tym, że informacja wojskowa była służbą o wiele gorszą i brutalniejszą niż Urząd Bezpieczeństwa. Tak, bo tu mamy charakterystyczną też taką zmianę pokoleniową, która następuje dopiero, jeżeli chodzi o informację wojskową, która tak naprawdę następuje dopiero w początkach lat 50., bo ci, którzy przyszli do tej służby w latach 40., oni douczali się tylko od smierszy. No to wystarczy zobaczyć, jak wyglądają dokumenty z pierwszego okresu funkcjonowania informacji. Przecież tam nie znajdziemy dokumentów w języku polskim. Do 45 roku tak naprawdę wszystko jest po rosyjsku. Tak naprawdę trzeba się zastanowić nad tym, na ile oczywiście te dokumenty odpowiadają prawdzie, bo jeżeli ostatni żyjący z grupy Dedia, Bosman Męczak, opowiadał, że przesłuchiwany był przez Orupa i Spierańskiego, to żadnego protokołu z przesłuchania on tak naprawdę nie widział. To były jakieś karteczki, na których jeden i drugi coś tam sobie pisali. Jeden uderzył go z pięści, drugi go kopnął, a potem dopiero pojawiał się jakiś sfabrykowany protokół. No tak, no niestety obaj wiemy, że korzystanie z materiałów śledczych, czy to aparatu bezpieczeństwa cywilnego, czy wojskowego, wymaga szczególnej uwagi i weryfikacji tych faktów. To znaczy jest tutaj coś bardzo istotnego, bo patrząc na protokoły z przesłuchań z tego czasu, zapisywane ręcznie, gdy wiemy mniej więcej, jakie jest tempo pisania ręcznego? Gdy widzimy taki protokół na 18-20 stron, to trzeba się zastanowić, ile mogło trwać przesłuchanie.
W dodatku, jeżeli na dole osoba przesłuchiwana miała się podpisać, że potwierdza swoim podpisem prawdziwość tych rzekomych zeznań. Jeżeli ten podpis co stronę się zmienia, to jakich metod zastosowano? Wygląda coraz to gorzej. To tak, jest przede wszystkim. Tak, wygląda coraz to gorzej. Od bardzo, bardzo dokładnego na pierwszej stronie do jakiegoś szlaczka. Rozjechanego kompletnie, nie przypominającego właśnie tej wersji pierwotnej na stronie ostatniej. No niestety, no, to są bardzo brutalne metody, które były stosowane przez aparat bezpieczeństwa i o tym doskonale wiemy. Brutalne z jednej strony tak, ale z drugiej strony zwykły konwejer. Przesłuchiwanie na stojąco. I wiele godzin. Wiele godzin, gdy dajemy człowiekowi aż godzinę na sen, w momencie, gdy zaśnie, już się go budzi. Po 2-3 dniach takich przesłuchań, to on będzie widział wszystko. Będzie widział, że tutaj trawa, rośnie kwiaty, gdzieś tam ptaki mogą przelatywać, omamy się pojawiają. Wystarczy ustawić kogoś twarzą do ściany, niech sobie postoi tak z pół godziny w odpowiedniej odległości. Będzie uczucie, że ściana się wali na niego. Nie trzeba go wcale sadzać na odwróconym krześle, nie trzeba go bić. Niektórym te dwie pierwsze metody, o których tutaj mówiliśmy, to wystarczały. Tak, no to w zupełności wystarczało, bo jednak mimo wszystko nie każdy jest tak odporny psychicznie, żeby wytrzymywać tego typu rzeczy. A tutaj jako taką ciekawostkę i anegdotę z jednej strony można powiedzieć, że funkcjonariusze Wydziału Śledczego w UBP w Gdańsku w pewnym momencie zaczęli się skarżyć na to, że oni nie mają zapewnionych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, bo muszą właśnie przesłuchiwać ludzi w nocy, a poza tym w budynku konkurencyjnym w Gdańsku na ulicy Okopowej, który był siedzibą Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa, mieli zbyt małe pomieszczenia do tego, aby przesłuchiwać w nocy więźniów. Tak, higiena dla nich i komfort były też bardzo ważne, bo ostatecznie nie wszystko można było pokryć kilkoma łykami alkoholu i przystępować dalej do wytężonej pracy, jeżeli cokolwiek miałoby z tego wyjść. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o budynek przy ulicy Korzeniowskiego i mieszczenie się Urzędu Bezpieczeństwa w nim, to okazało się, że budynek z biegiem czasu był za ciasny. Stąd też przeniesienie na ulicę Portową. Stąd też mamy tutaj Polfracht, czyli można powiedzieć, że jest to taki jakby odpowiednik z jednej strony Polska Robu przedwojennego, natomiast firma, która działa w zupełnie innych realiach z okresu zimnej wojny, której statki, bo Polfracht jest tutaj armatorem, no pływają gdzieś tam na Daleki Wschód, a jesteśmy przecież w czasie krótko po wojnie koreańskiej. Możliwości prowadzenia działań wywiadowczych również istnieją. No i dlatego, jeśli spojrzymy chociażby na bazy dostępne w archiwum IPN, to widzimy, że wielu z marynarzy, ale również z kierownictwa zapewne Polfrachtu, to były osoby, które współpracowały ze służbami. To znaczy, z jednej strony trudno się dziwić, biorąc pod uwagę potrzeby państwa. Statek płynący gdzieś daleko w tym czasie, no to jest w naturalny sposób możliwość wykorzystania tutaj jako takiego źródła do penetracji. Z drugiej zaś strony, no trzeba się zastanowić nad tym, czy oni faktycznie robili to z własnej nieprzymuszonej woli. Czy była to transakcja wiązana? Oto będziesz mógł pływać, ale w zamian odpisz mi. No, realia życia w kraju były dosyć kiepskie. No niestety musimy pamiętać o tym, że te zobowiązania do współpracy były podpisywane z różnych względów. Nie? Z różnych, oczywiście, jak najbardziej. A z drugiej strony można było, to mamy lata 50., można było bardzo łatwo ukryć to, co przywożono na lewo. Wieczne pióra, starówki, ortalion, nylony przecież, które tutaj były towarem deficytowym. Dopiero potem zaczyna się okres zegarkowy, jeżeli chodzi o przemyt. Przecież w Gdyni jest całe osiedle zegarkowe, tak jest nazywane. Nawet ja mam sam Atlantyka z tego czasu. Taki zabytek, ale chodzi. No cóż, port dawał wiele możliwości. Tak.
To było wiele możliwości, zwłaszcza właśnie w tym okresie powojennym, gdzie jeżeli poczytamy sobie na przykład księgi spraw prowadzonych przez poszczególne komisariaty, no rok 45, 6, 7, to by się okazało, że 3/4 mieszkańców Gdyni to chodzi z gołymi siedzeniami, bo nagminnie kradziono spodnie jako towar deficytowy. Ktoś wyprał jakieś portki, wywiesił na lince. Okazało się, że ich nie ma. Zmieniły właściciela. No tak, te materiały milicyjne bezpośrednio po wojnie pokazują tak naprawdę, jak trudne były te warunki życia wtedy. Brakowało wszystkiego. A potem no luksusów też nie było. No niestety, taka była sytuacja. W tej sytuacji działały również służby. Od wydania pana książki Informacje Marynarki Wojennej minęło ile? 15 lat? Dobrze kojarzę? To był 2006 rok. 2006 tak. Rok, dokładnie. To już jest 15 lat. 15 lat. Jak pan myśli, jakie mamy w tej chwili możliwości rozszerzenia tej książki? Bo to, że drugie wydanie poprawione jest potrzebne, no to chyba tutaj się zgadzamy. Przede wszystkim mamy trzy takie elementy, które na pewno można by tutaj włożyć. No bo informacja marynarki wojennej w latach 45-57 bazowała na tym zrębie materiałowym, który wtedy był dostępny. Brakowało wtedy teczek personalnych tych, którzy służyli w informacji. Z różnych powodów ci, którzy mieli przekazać te teczki, ich nie przekazywali, opóźniali lub też blokowali dostęp. Teczki akt personalnych pokazują w szczególności szefostwa, ale zaznaczam, że nie będą to kompletne, bo z tego pierwszego okresu, jeżeli chodzi tutaj o pierwszych szefów informacji, to te teczki mogą być, ale poza naszą wschodnią granicą. No na pewno. Dlatego teczki akt personalnych szefów oraz tych, którzy służyli właśnie w latach 45-57, to jest ten pierwszy taki ważny zrąb materiałowy, który możemy tutaj spokojnie wstawić jako kolejny rozdział. Druga część to są zdecydowanie poszerzone już nazwiska i losy tych, którzy przeszli przez kazamaty informacji i zostali zamordowani. A trzeba pamiętać o tym, że kara śmierci, która tutaj jest, wyrok śmierci przez rozstrzelanie, to trzeba zobaczyć, kto to podpisywał. Mamy takie tuzy z tego czasu, jak Aleksander Drej, człowiek tępy, bo samo słowo ograniczony to jest zbyt wielkim tutaj słowem, czy Piotr Śmietański, osoby, które wykonywały wyroki jednym pojedynczym strzałem w tył głowy. Czyli mamy poszerzone możliwości tutaj przedstawienia właśnie dalszych losów osób, które czy zostały zamordowane, czy gdzieś tam przebywały no, z długimi wyrokami. I element trzeci, w który ja wtedy też nie wierzyłem, gdy zamykałem maszynopis, że ci, którzy zostali zamordowani, gdzie rodziny otrzymały tylko lakoniczną taką informację, że mąż został niesłusznie skazany, prawda, i pośmiertnie zrehabilitowany, jakby to miało w czymś pomóc, poza taką fikcyjną w zasadzie satysfakcją, bo życia to przecież nie wskrzesiło, to na tym się kończyły wiadomości o losach tych ludzi. A w ciągu ostatnich lat, w ciągu ostatnich kilkunastu lat udało się przecież tych ludzi znaleźć, udało się wybudować tutaj na Oksywiu panteon właśnie marynarki wojennej, gdzie ten pierwszy pogrzeb, do którego doszło, pogrzeb odnalezionego na cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu Stefana Półrula, był, można powiedzieć, że dalece idącym takim przełomem. Oto wiadomo było, gdzie mniej więcej jest pochowany. Udało się odnaleźć właśnie szczątki Półrula. Do tego udało się odnaleźć jego rodzinę, chociaż szanse na odnalezienie ich były naprawdę słabe, bo dysponowaliśmy wtedy tylko wiadomościami sprzed półwiecza. A teraz udało się znaleźć i komandorów Przybyszewskiego, Staniewicza, Mieszkowskiego. Udało się poszerzyć właśnie
tutaj tę bazę i związaną z identyfikacją tych ludzi, z identyfikacją szczątków. Więc myślę, że to byłby ten element trzeci, który zamykałby książkę, czyli taki rozdział, powiedzmy, upamiętnienie. No, to niezwykle ważna rola tego zespołu, który w IPN prowadzi działania poszukiwawcze. Tak, jest to rzeczywiście bardzo ważna rola, ale jest to pewnego rodzaju też klamra taka spinająca losy wielu osób, jeżeli chodzi o ich rodziny w dniu dzisiejszym. Bo nie wiedzieli, gdzie ktoś jest pochowany. Szans nie było na to, że odnajdzie się kiedykolwiek szczątki swoich tutaj krewnych, a teraz już mają konkretne miejsce, konkretną kwaterę. Ja nie twierdzę, że jest to proces skończony. Nie, jeszcze nie. Jeszcze paru marynarzy brakuje. Brakuje marynarzy, ale brakuje też ofiar tego cywilnego aparatu bezpieczeństwa. Cywilny aparat bezpieczeństwa to jest, powiedziałbym, zupełnie inny punkt odniesienia. Zdecydowanie szerszy, jeżeli chodzi o grupę ofiar. Bo dla marynarki wojennej takie postacie jak właśnie Przybyszewski, Mieszkowski, Staniewicz, admirał Undruk, który nie był bezpośrednio ofiarą informacji, ale ofiarą systemu, który zapanował tutaj, bo Undruk przecież nie wrócił do Polski uwolniony z obozu jenieckiego, pozostał na emigracji aż do czasu swojej śmierci w roku 1973. To są postacie, które są znane chociażby, tak jak dzisiaj pochowany komandor Rychel, są to osoby związane z obroną Wybrzeża w roku 1939, ale również z początkami marynarki wojennej, z jej rozwojem tutaj w latach 30. To była ta elita elit. No, wracając do Polski, mogli oni liczyć na to, że po wojnie ta marynarka jednak będzie działać na dobra Polski, dla dobra Polski, a nie stanie się przybudówką komunistyczną tak naprawdę w związku. To znaczy oni byli potrzebni do pewnego momentu, bo jeżeli chodzi o kadrę dowódczą, wyższą kadrę dowódczą, to pozostała na Zachodzie. A zatem o flagowcy byli potrzebni, nawet z tym zasobem informacji, który skończył się de facto z dniem pójścia do niewoli, czyli z 2 października 1939. Kto powrócił z Zachodu? Komandor Węglarz, wtedy w stopniu kapitana, który wylądował w kazamatach informacji. Komandor Borowski, który miał różne perturbacje rodzinne. I tak naprawdę, jeżeli popatrzymy sobie chociażby na komandora Romanowskiego, to tu się kończy ta wyższa kadra dowódcza na paru nazwiskach. Bo Romanowski razem z Węglarzem przyprowadzają Błyskawice i to jest jedyny powrót naszego okrętu z Wielkiej Brytanii z załogą. Bo burza przecież przyszła na Holu, Wilk na Holu, zdewastowany. No i okręty, które były w Szwecji, internowane od września 1939 do praktycznie końca wojny. No tak, marynarka w realiach Polski Ludowej miała mieć zupełnie inne zadania niż wcześniej. Zupełnie inne, ale ci ludzie właśnie byli potrzebni. Ci ludzie ze swoją wiedzą, umiejętnościami, po to, żeby wyszkolić następców. Patrzymy na ich opinie służbowe. Rok 46, 7, rewelacyjne, wspaniałe. 48, pierwsze zgrzyty. Negatywnie ustosunkowany do ustroju, źle się wypowiada, godzi w podstawy sojuszu. 49, 50 to już jest totalny zjazd. I kończy się aresztowaniem. Kończy się na aresztowaniu, co niektórzy zdejmowali mundur, szukając sobie innych jakichś tutaj niż, jeżeli tak to można powiedzieć, jeżeli chodzi o działalność taką morską, bo taką osobą był chociażby Większysław Kon, który również powrócił z Wielkiej Brytanii. Taką osobą był chociażby pierwszy oficer artylerii na Wichrze w roku 1939, młody porucznik Zbigniew Kowalski.
który tu w tych obiektach był wykładowcą artylerii, a potem, gdy sytuacja zaczynała się zagęszczać, po prostu zdjął mundur, przeszedł do służby cywilnej. Taką osobą był chociażby Władysław Trzciński, kapitan, który był szefem składnicy uzbrojenia, który jako inwalida, ze względu na to, że Trzciński przed wojną miał amputowane tutaj prawe przedramię, no, ostrzelił go żołnierz na warcie, tak akurat się złożyło. Jako jednoręki, jako inwalida tutaj pełnił służbę jako szef składnicy uzbrojenia marynarki wojennej. Po wojnie został jednorękim pirotechnikiem, co jest dosyć trudne do wykonania, ale nie jest niemożliwe. No, Trzciński opisywał tutaj taki przypadek na Oksywiu, jak wyłowiono torpedę, traktor ją ciągnął po bruku i torpeda turkotała sobie z ładunkiem wybuchowym. A potem traktor zniknął i ludzie zniknęli. Nie było to zbyt profesjonalne zachowanie. Tak. No cóż, natomiast informacja wojskowa po 1956 roku ma zostać zmieniona. Powstaje Wojskowa Służba. Powstaje Wojskowa Służba Wewnętrzna, gdzie ostatni szef informacji, komandor Mikołajczyk, zostaje pierwszym szefem WSW. Mikołajczyk w 1957 roku, jego kariera stoi pod znakiem zapytania. Mamy od roku 55 pierwsze rejsy zagraniczne naszych okrętów za żelazną kurtynę. Mikołajczykowi ucieka 7 marynarzy we Francji. Po nim mamy Erem Kiszczaka. No właśnie, w pana książce możemy znaleźć, myślę, dość niespodziewane dla niektórych zdjęcie Kiszczaka w mundurze marynarskim. Tak, to jest rzadkość. To jest rzadkość. Ja również nie przypuszczałem, że znajdę takowe zdjęcie, ale się tutaj przytrafiło właśnie w jego materiałach. No, Kiszczakowi rzekomo nikt nie uciekł. Mówię rzekomo, bo później w stopniu generała znany był z tego, że swój życiorys poprawiał. Więc jeżeli patrzymy na jego teczkę akt personalnych, to również pod znakiem zapytania należy postawić wiarygodność. Ale to nie Kiszczak jest głównym tuzem tutaj, jeżeli chodzi o informacje. Przepraszam, Wojskową Służbę Wewnętrzną. Bo Kiszczak odchodzi w 65 roku, wtedy wchodzi tutaj Ireneusz Krupa. Człowiek, który przez 20 lat był szefem Górki. Jeżeli chodzi o marynarkę, on wiedział wszystko. Czasy Krupy to są również czasy wydarzenia z roku 68, 70, 81. No właśnie, jak wyglądała działalność WSW w tamtym okresie? Oni jakoś ingerowali w te działania, czy po prostu tylko zbierali informacje? To znaczy, to był nadzór, było zbieranie informacji. Tak, jeżeli chodzi o rok 70, to zachowywały się tak samo rok 67-8. Zachowały się tutaj raporty Krupy przesyłane do szefostwa, do generała Kufla. Nawet dwa razy dziennie meldunki o nastrojach. Ale jeżeli chodzi o stan wojenny, po 13 grudnia 81, no to mieliśmy tu przecież i kadrę zawodową, gdzie te nastroje były różne, ale mieliśmy również marynarzy służby zasadniczej, których należało rozbroić. Patrole, które wysyłano na ulicę, były patrolami bez amunicji. Z okrętów pozdejmowano broń ręczną. Więc nie znam jeszcze takich przypadków, żeby Wojskowa Służba Wewnętrzna ingerowała w sposób, no powiedziałbym, ostry tutaj w postawy z roku 81, ale myślę, że do czegoś takiego dochodziło. O tym wskazują chociażby meldunki Krupy albo referaty wygłaszane na posiedzeniu tutaj czy dowództwa marynarki wojennej, czy głównego zarządu politycznego Wojska Polskiego, który jednoznacznie wskazywał na spadające morale, pogłębiający się alkoholizm, który przewija się w jego materiałach. Właśnie, a jak wygląda kwestia zachowania materiału po WSW? Czy to jest faktycznie tak mocno zniszczony zasób, czy jednak on w jakiś sposób ocalał? Jest to zasób przetrzebiony, na pewno. To nie ulega wątpliwości. Jeżeli chodzi o marynarkę wojenną, mamy luki. Bo jeżeli chodzi o lata 60., jest dosyć dużo tych materiałów, lata 50., 60., czyli początkowe. Problemy zaczynają się z rokiem 70.
gdzie materiały poznikały, ale wynika to również chociażby z wyłączenia części materiałów na potrzeby śledztwa związanego z grudniem 70. Potem mamy tą dekadę Gierka, gdzie materiałów znowuż przybywa, protokoły kontrolne, tutaj sprawy związane z werbunkiem agentury. Lata 80., czyli stan wojenny, znowuż są braki. Czyli ostatni szef WSW, generał Buła, w momencie, gdy wydawał rozkaz o niszczeniu materiałów, no to można powiedzieć, że to są wyraźne takie przesłanki, że to nie było działanie przypadkowe. Możemy się posiłkować również innymi tutaj materiałami, czy wytycznymi szefostwa. Także myślę, że Wojskowa Służba Wewnętrzna Marynarki Wojennej również jest do zrobienia. Bo to tak naprawdę kolejny element tej układanki, który należałoby w jakiś sposób opisać, bo nie przecież. Dlatego, no, jak to pan określił, układanki, ta układanka jest realizowana powoli. No tak, chociażby poprzez artykuły naukowe, które w tej chwili się publikuje. A dzięki temu, że w tej chwili spora część tych artykułów jest dostępna w internecie, masa ludzi ma możliwość przeczytania tego. Myślę, że kto będzie chciał, to znajdzie. Tak samo jest zresztą z tą książką. Jest ona dostępna na stronach internetowych Instytutu Pamięci Narodowej, a w opisie tego filmu będziecie mogli państwo znaleźć link do ściągnięcia tej książki. Panie profesorze, myślę, że zachęciliśmy widzów do tego, aby zapoznali się z pana książką. Tak jak już mówiłem, jest ona dostępna w formie PDF na stronach internetowych Instytutu Pamięci Narodowej, a w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku jest ona dostępna w formie fizycznej. Można do nas zadzwonić lub napisać. Myślę, że bez najmniejszego problemu taką publikację udostępnimy. My dzisiaj znajdowaliśmy się w gościnnych progach Akademii Marynarki Wojennej, której pan profesor jest pracownikiem. Bardzo dziękuję za możliwość tego spotkania i za to, że mogliśmy tutaj zaprezentować tę książkę i porozmawiać z panem profesorem. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za rozmowę, a wszystkich oglądających zachęcam do zapoznania się również z innymi produkcjami filmowymi IPN Gdańska. Dziękuję bardzo.